Sekwencyjna instalacja gazowa, bohater, tak, to jest dokładnie turbo. Szczerze mówiąc, nie jeździłem zbyt dużym samochodem, żeby jakoś tam ocenić negatywnie ją. Natomiast skarżam się właśnie do samochodu to, że niestabilnie pracuje, że szarpie, że czasami brakuje mocy. Robię jakieś tam zabiegi, ktoś coś tam już grzebał w tej instalacji, ale mam wrażenie, że takie, wiesz, ratowanie umarłego, bo instalacja ma swoje lata, już to kiedyś po wykonaniu, a to musi samo zejść. No zaraz zobaczymy, już skończymy w ogóle, jaka jest instalacja, czy da się ją, powiedzmy, że zreanimować. No ja koniecznie muszę to zreanimować, ona musi działać perfekcyjnie. Otworzę. Tak, to jest na tej wprowadzamy. Stop. Rzuć pan swoim okiem. O, właśnie, instalacja jest, tak jak to my tutaj w naszym żargonie mówimy, wrzucona. I wszystkie elementy są wrzucone. Jak o, właśnie tu mamy element, już ten wrzucony element się wypiął. On wtrysk jest. To jest wtryskowy, dokładnie gdzieś w ogóle z 50 cm wyżej od zaworu, czyli w ogóle nie ma szans to wszystko funkcjonować. Nawet zobacz, proszę, tutaj mamy zawężenie kanału, który ktoś jakoś wkręcił na dziwne cybanty, ale to już pomijając. Dobra, polećmy dalej, bo tutaj są, już wychodzą kwiatki. Kabelki, które no, wrzucone są, no, wszystko jest tutaj wrzucone, każdy element obciera. Jedna z ważniejszych spraw, które tutaj właśnie pokaż, elektrozawór wysokociśnieniowy, który jest, no, lata sobie jak chce. Może jeżeli się uszkodzi, zawsze może być wyciek wysokiego ciśnienia, które może spowodować pożar, no i mamy już jakiś następny problem. I to, co właśnie jest najważniejsze, powiedzmy, takie elementy to jest jedna z podstawowych rzeczy, które wychodzą. Tu wyjdzie element przecierający, to się będzie mściło, dokładnie, element się obciera, dodajesz gazu, a tu się też przyciera, to się ten zaraz się przetrze i mamy tak, jeden dzień przyjeżdżamy z tym, drugi dzień przyjeżdżamy z tym, trzeci dzień przyjeżdżamy z tym i cały czas mamy z tym właśnie stały klient, jeżeli chodzi o takie właśnie klasę założenia instalacji gazowej. Więc właśnie te kable, jak tylko zobaczyłem, to mówię, kurczę, nie jest dobrze. Nie. Wygląda to naprawdę tragicznie. Przyjeżdżasz do mnie z samochodami różnymi, ale to już jest naprawdę przerost formy nad treścią i ktoś naprawdę miał fantazję, żeby coś takiego tutaj sobie elementarnie montować. Druga sprawa, widzę, że ktoś zaczął inwestować w tą instalację. To jest nowy parownik. Nowy parownik, tak. Natomiast no, nie przemyślał chyba tego tematu, bo zamontował parownik, który jest do 150 koni mechanicznych, a w tym samochodzie mamy 170 koni. No oczywiście, no można na tym jeździć, w cudzysłowie emerycko do 2000 km, do 2000 obrotów, ale to jest turbo, tak, on musi mieć bombę, on musi mieć moc, on musi mieć właśnie, silniki turbo, żeby zagazować, to trzeba po pierwsze wiedzieć, znać się na tym, a po drugie mieć czym zagazować. Tak, i to, co jeszcze ważna sprawa, zawsze jak dobieramy instalację gazową, bierzemy około 20–30% więcej zapasu mocy, zapasów w górę, żebyśmy mieli niewykorzystane wszystkie elementy na 100%, bo to jest prosta receptura na złe funkcjonowanie i na dalsze problemy, które właśnie w tym samochodzie przyjechały i o których nie opowiadałeś. Wtryskiwacze. Tak, wtryskiwacze, no to jedyny taki duży plus to były wtryskiwacze japońskie, no produkty wtryskiwacze są wysokiej klasy, natomiast nie wiem ile one już mają przejechane i z którego są roku, natomiast ich wymiana jest dość kosztowna, sztuka kosztuje prawie 500 zł. Czyli jeżeli mielibyśmy mieć 4 sztuki, a mogą być już, widząc po elementach, które tutaj są, mogą być już zużyte, i mamy wydatek samych wtryskiwaczy prawie 2000 zł. Licząc dalej, no reduktor to jest ewidentna wymiana reduktora, który jest za mały. No jest nowy, ale jest za mały. Reduktor do tej instalacji, to jest 4. generacja instalacji, to jest koszt taki, żeby miał powyżej 170 koni wydatku, no powiedzmy, że do 200, to jest koszt wydatku około 1000–1200 zł, czyli też następne wygenerowane koszty. Nie mówię już o wiązkach, które naprawdę, no, jeżeli zaczniemy to wszystko rozkręcać, no to może się okazać, że wszystko jest dobiorę. Od układów elektrycznych kabelków, które mogą być poprzecierane, które mogą być już utlenione w środku, po reduktor, wtryskiwacze i teoretycznie wszystkie elementy są do wyżycia. Liczyłem się z pewnymi wydatkami, ale szczerze mówiąc wychodzi mi nowa instalacja gazowa. No tak, jakbyśmy się na to nie popatrzyli przy tej klasie samochodu i przy tym silniku, no to nakład finansowy, żeby to jeździło tak jak powinno, w pełnym zakresie i w pełnych prędkościach, no to tutaj trzeba liczyć prawie na wydatek i zakup nowej instalacji gazowej. Piotr, czy możesz się zdegazować elektrycznie? Słuchaj, tak, podłączymy komputer, no dajmy jej ostatnią szansę, może się w komputerze wyjdą pozytywne wyniki, wtedy spróbujemy ją zreanimować. Dlatego weźmy, podłączmy diagnostykę pod instalację gazową, podłączmy również diagnostykę pod komputer benzynowy, zobaczymy sobie parametry, zobaczymy, co możemy dalej z tym tematem zrobić. No dobrze, bierzemy kable. Tak, weźmy może komputer tutaj do układu benzynowego, pod OBD. Nie są drogie rzeczy. Ja wezmę komputer, laptopa, podłączymy się pod instalację gazową i zobaczmy co dalej. No dobrze, teraz zacznie silnika, zobaczmy dalej. Jaki jest wyrok? Mów. Wyrok jest prosty. Biorąc pod uwagę tą instalację, musielibyśmy dość dużo w nią zainwestować, bo sama wymiana reduktora to jest koszt prawie 1200 zł. Do tego dochodzi nam, myślę, jeden albo przynajmniej dwa wtryskiwacze. No bo praca silnika na wolnych obrotach na gazie nie jest równomierna, co myślę, że będzie owocowało wymianą wtryskiwaczy. Czyli to mamy już prawie 1000, tak? 1000 zł. No bo 2 po 500, no. Liczmy, że jak mieli wszystkie 4, to już mamy w ogóle straszną kwotę, bo to jest jeszcze prawie 2000 zł, jeżeli chodzi o te wtryskiwacze, ten model. No później naprawa wszystkich innych elementów. To się węży na pewno, jakaś elektryka, poprawa tego wszystkiego, to są kwoty, które no, zrobią nam cenę już nowej instalacji. Czyli najlepiej byłoby w przypadku tego samochodu wymienić instalację na nową. No i to są koszty. To są koszty. Jeszcze oprócz tego chciałbym Ci zaproponować bardzo fajne rozwiązanie do tego samochodu. To jest tak jak mówię, Subaru Turbo, czyli warto, żeby ten samochód jeździł naprawdę w pełnych warunkach i w idealnym stanie. Instalację ciepłego wtrysku, pewnie słyszałeś. No Słuchaj, gdyby ten samochód był w idealnym stanie, to bez dwóch zdań wziąłbym nasz budżet, położył Ciebie na blacie i powiedział: montuj stary, bo to jest genialna sprawa, jeździłem takim samochodem. Jest duża różnica i w ekonomii, ale też i w mocy, bo w wielu samochodach były robione testy. Po dołożeniu właśnie tego wtrysku w fazie ciekłej mocy przybywa. A, no to jest też... No ale nie, tutaj musimy się skupić na tej instalacji tej. Dlatego, biorąc pod uwagę to, że lubimy Twój program, jesteśmy fanami Twojego programu, oglądamy każdy odcinek, chcieliśmy Ci zaproponować tą instalację w cenie nowej instalacji 4. generacji, ewentualnie, tak jak tu liczyliśmy, w cenie naprawy tej tutaj już zużytej instalacji gazowej. Czyli chcesz mi powiedzieć, że na poziomie 3000 zmieszczy się to już jest ciekłej? Cena między nami. Natomiast sama cena instalacji fazy ciekłej oscyluje w granicach 5. Teraz już te ceny zmalały, bo było 10-12. Były kiedyś 10-12 tysięcy, teraz ta cena zmalała. Te instalacje też są uniwersalne, czyli możemy założyć nie już do dedykowanego samochodu, tylko takie właśnie jak mamy tutaj to nasze fajne Subaru z silnikiem turbo, tam zakładamy ten ciekły wtrysk, dopasowujemy wtryskiwacze, dopasowujemy układ, nie dopasowujemy reduktora, którego tam nie ma. No tak, bez pompa. No i naprawdę ten system chodzi. I ta cena oscyluje w granicach 4,5 do 5 tysięcy złotych. Ale rozumiem. Dla klienta, oczywiście to między nami. Między nami będzie to w cenie naprawy. My zrobimy to w cenie naprawy i ten samochód będzie. No Piotrek, bardzo dziękuję Ci w imieniu swoim i właściciela. To co, zaczynamy od prucie? No, zaczynamy od prucie. Jeszcze nie montowałem instalacji takiej ciekłej, to zobaczymy. Dobra, zamykamy komputer i próbujemy instalację. I zabieramy się. To co? Nóż, nożyczki i sąplerki. To jest szczelne. No, jeszcze właśnie widać. Taką nieszczelność. Element, który już jest nieszczelny. Po uruchomieniu mamy już, jak można tutaj słychać mikrofony, przełożyć mikrofony, słychać, na pewno jest czuć, tak, że już nam ta instalacja nie jest. A to jest właśnie to. Tanio, tanio, tanio. Oszczędzamy dopiero po zakupie. I nie serwisujemy, no niestety.